Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi mili. Z tej strony Nigrum po raz kolejny i po raz kolejny widzimy się w naszej cudownej serii. Zagrajmy w Resident Evil 7 Biohazard. Drugi dodatek fabularny, Not a Hero. To nie jest bohater. Serdecznie zapraszam was do oglądania. No i tak, no i w poprzednim odcinku, jeśli się nie mylę, mieliśmy solidną walkę, naprawdę solidną walkę z bossem. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale chwilę przerwy miałam, więc wiecie, zaraz zobaczymy, jak w tym odcinku mi pójdzie. No i tak, co my tu mamy? Nie tu, tu. Znajdź Lukasa, włącz maszynę drążącą. Tak, udało nam się już pozwiedzać te wszystkie tunele i dostaliśmy już, właściwie zdobyliśmy już jakiś czas temu klucz klauna, którego będziemy mogli teraz użyć tutaj, ale pamiętacie, w momencie, kiedy go udało nam się odnaleźć i też odnaleźliśmy wszystkich zaginionych żołnierzy, ale no niestety wszyscy zginęli. Pierwszy to był ten właśnie w tej kopalni soli, któremu Lukas wysadził głowę. Drugi był właśnie w tym tunelu, tutaj, zaraz za tą czerwoną roletą i on, no, Lukas mu właśnie wtedy obciął głowę, a trzeci miał tą obrożę z bombą i to był właśnie moment, w którym my też mieliśmy bombę na ręce. W ogóle jak ta bomba się tam znalazła na ręce Chrisa, to ja do tej pory nie mam pojęcia. Ja się cały czas zastanawiam, zachodzę w głowę, jakim cudem Lukas dał radę założyć Chrisowi bombę na rękę. Jak to się stało? Kiedy to się stało? Że też Chris tego nie zauważył, że ma bombę na ręce? No, to już było widać, że to jest bomba, więc ja dalej zachodzę w głowę, kiedy, jak? Jakim cudem w ogóle? No ale nic, no udało nam się to wtedy rozbroić, no i teraz przyszła chwila na to, żeby odpalić maszynę drążącą i dostać się do Lukasa. Czy to będzie ostatni odcinek tej serii? Naprawdę nie wiem, znaczy tej serii, tego dodatku właściwie, ponieważ po tym dodatku, jak sobie zakończymy ten dodatek, to będę chciała wam jeszcze pokazać te ostatnie dwie minigierki, jakie mamy jeszcze w tych dodatkach, takie malutkie jakieś, wiecie, może się uda obie pokazać w jednym odcinku, by było fajnie, więc zakończymy sobie po prostu serię na tych minigierkach, bo to będą już ostatnie rzeczy, jakie nam zostaną, ale czy to będzie ostatni odcinek tego dodatku, naprawdę nie wiem, sprawdźmy, użyjmy tutaj tego klucza i zobaczmy, co się stanie. Musimy znaleźć już Lukasa, ale czy to będzie ostateczna konfrontacja z nim, czy jeszcze nie? Wow, patrzcie na to. Wow. Ależ to jest dobre. I teraz te schody mają sens. No właśnie. Oż ty w życiu. I teraz te oko Illuminati. Tak, w jednym odcinku tak to było. Jeżeli w ogóle nie widzieliście wszystkich odcinków, albo na przykład pominęliście niektóre odcinki, to naprawdę zachęcam, zapraszam do nadrobienia, ponieważ było ono parę tak naprawdę fajnych momentów i no seria naprawdę bardzo dobrze nam tutaj idzie. Świetnie się wspólnie razem bawimy, zarówno wy, jak i ja. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze... O, mamy skrzyneczkę. Jeżeli ktoś z was jeszcze... nie oglądał serii na przykład od początku, tylko natrafił na któryś z ostatnich tych odcinków, to naprawdę serdecznie zapraszam do nadrobienia, do obejrzenia serii od początku. A tymczasem pozbierajmy wszystko, patrzcie ile uzbrojenia. Wiecie co, ja się obawiam, że to może być taka finałowa walka z Lukasem, już finałowa konfrontacja. Dobra, wiecie co, ja bym tutaj jeszcze tylko zajrzała w ekwipunek. O, bo tu mamy ustawione te granaty zapalające, ale mam jeden. Pytanie, czy ten granat paraliżujący jest tutaj coś warty, bo jak do tej pory, no to ja jeszcze go nie używałam na zwykłych przeciwnikach, ale jak do tej pory, no to nie spisał się jakoś dobrze. No, w sumie... No nie wiem, wiecie co, zostawimy ten granat zapalający. Wiecie, tak też zrobimy, zostawimy tam. No, zostawimy. Dobra. Idziemy. Ja jeszcze tylko zobaczę. Wszystko przyładowane. Czekajcie. Okej. Okay. Wszystko jak najbardziej przyładowane. Dobra, nic tu więcej nie ma? Nie. Okej, okay, wchodzimy. Wow, patrzcie na to, ile tu pleśni jest. Mam nadzieję, że twórcy nie wyskoczyli tutaj z pomysłem, żeby dać kolejnego jakiegoś takiego bossa, którego mieliśmy, takiego wiecie, jak mieliśmy ostatnio. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. No nie. Oż ty w życiu.
No nie! To jest ten! Wow! Dobra, jest! Udało się! O nie! Myślałam, że Lukas wyjdzie z nami się zmierzyć, ale nie! Kurczę, najwyraźniej nie! Dobra, walczymy, walczymy! Ale ja naprawdę mam tu tak mało miejsca! No, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ale dużo mamy amunicji. No wiecie, chwilę też takiej przerwy, nie? Między tutaj, wiecie, kolejnymi falami przeciwników. Nie! Dobra, jest, odblokowała nam się chyba... Nie! On żyje jeszcze! Wow! Dobra, jest. Nie, następny! Dobra, jest Hezik. Dobra. Ładuj. No nie! Nie! Dobra, ja muszę stąd uciekać. Przepuśćcie mnie. Nie, ja nie mogę stąd uciec. Dobra, jest. Jest. Okej. Wow. Myślałam, że tu jakieś przejście dalsze się odblokowało, ale jednak nie! Ja nie mogę, jak my mało miejsca! Mamy. No nie. Nie. Tylko nie on. Dobra, jest! Czy oni padli? Chyba tak, chyba tak. Dobra, jest, mamy przejście, mamy przejście. Czy tu nic więcej nie ma? Wow. Co tu się dzieje? Okej. Okej. No more, all right? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your man. I tortured them. And I enjoyed every second. Soldier boy, just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. You hear that? Sounds like time running out for you. Tick tock, Christopher. Tick tock. If you're gonna kill me, just kill me. Nine. For the love of God, shut the fuck up. Oh, I wish I could stay and watch you burn again. Yeah, I'm okay. I have an elsewhere to be. Bye bye. No nie, 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 nie. Spadamy. No nie. Ja w to po prostu nie wierzę. No nie, 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 nie. To się nie może tak skończyć. No właśnie, do, ale... Zaraz, tu jest kolejna krata. Sprawdźmy. Może ta się otworzy. Tak, tak. Szybciej. Jeszcze quiz! Dawaj, dawaj, szybko! Jest! Trzy! Szybko! Szybciej, szybciej, szybciej! Wow! Szybko! Ja nie mogę! Ależ się dzieje! No, nieźle! Spodziewałam się, że Lukas tutaj... Dobra, skaczemy! Dół, szybko! Wow. Udało nam się. Ja nie mogę. Spodziewałam się, że Lukas wyjdzie nam na spotkanie i będzie z nami walczyć. Wiecie, finalna walka z Lukasem. Ale nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale możliwe, że ten odcinek... No, może być już finalnym z tego dodatku. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Chris, are you okay? Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lukas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lukas. Keep me posted.
Okej, okay, dobra. Lukas myśli, że nie żyjemy. Uuu, ależ się zadyba podziano. Kurczę, genialny początek odcinka, moi mili, słuchajcie. To było naprawdę mocne. Spanikowałam, że żadna krata się tam w ogóle nie chciała otworzyć. Nie mogliśmy nic zrobić. Myślałam, że już tam zginę. Dobra. Aha, to są drzwi, okej, okay, dobrze. Kurczę, znowu nam się autolastowo porobiło. Okej, okay, już nie. No nie! Zwierzyczka, ale... Zaraz, 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 ona nie jest aktywna. Czy jest? Nie. No nie, nie jest aktywna. Świeciłaby się na zielono. Tutaj miałaby światełko na zielono. A tu jest potrzebny nam wytrych, ale ja nigdzie wytrychu w tym dodatku jeszcze nie znalazłam. Nie jestem pewna, czy my mieliśmy wcześniej jeszcze coś? Jeszcze jakąś taką podobną skrzyneczkę w tym dodatku do otwarcia wytrychem? Ja nigdzie się na wytrych żaden w tym dodatku i totalnie nie natknęłam. Dobra, ale po co ta wieżyczka w takim razie? Znaczy wieżyczka, no to jest broń po prostu przylepiona taśmą. Będzie taka zrobiona, ale po co to tutaj jest, skoro to nie działa? No chyba, że... No nie, no... No nie. No ja z tym nic zrobić nie mogę. Dobra, musimy schwytać Lukasa. Zobaczmy, jak nasze cele wyglądają. Przeszukaj ośrodek badawczy, znajdź Lukasa. Dobrze. Przeładujmy w ogóle. Może. Wszystko. Okej. Wow! Wow, wow. Ależ się porobiło. Trochę klimacik teraz się zrobił. W tym pomieszczeniu. Jak na statku w podstawce. No. Co tu tak brzydko? Stuku puku. Dobra, przeszukajmy tą miejscówkę. Zobaczmy, jak mapka wygląda. Tu jest ten locker. Może gdzieś tu znajdziemy wytrych i będziemy mogli wrócić. Dobra, mamy schody, tu mamy schody, tu mamy jakieś przejście. Dobra, wiecie co? Może najpierw zbadamy sobie ten poziom, a później przejdziemy na górę. O, coś my tu mamy. 12 minut po przyjęciu dawki. Zwapnienie komórek. To już takie zdjęcie widzieliśmy w podstawce, w laboratorium. O nie. Ale oni są za... Za szybą. Są ci biali spleśniali. Nie wiem, czy oni mogą się do mnie tutaj dostać. Nie no, spleśniali nie umieli otwierać drzwi i dalej nie potrafią. W tych dodatkach. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Wow, to jest ten duży, biały, spleśniały, z którym walczyliśmy. WM-001. Ja nie mogę. A tu? To są te małe, te pajączki. Przypominają troszeczkę, wiecie, tych obcych, wyskakujących z jajek. WM-001A. Kurde, jakieś odmiany. Amunicja. Bardzo dobrze. Dobra, troszeczkę w Explore tutaj damy. Ja nie mogę. Co to za pomieszczenie w ogóle jest? Kurde, tam chyba przeprowadzali na nich eksperymenty. No bo spójrzcie, stoją łóżka. Jakieś aparatury. Oni się zamienili w to coś, ale w ogóle ciekawe, dlaczego takich białych, spleśniałych nie mieliśmy okazji zobaczyć w podstawce. Patrzcie. To jest jeden z nich. WM-002. O kurde. Czyli ten był drugi. No dobra. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze ciekawego, soczystego mamy. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście... Po zakończeniu serii z Residenta kolejny survival horror w to miejsce. Na miejsce Residenta. Jak zakończymy sobie Resident Evil 7 już całkowicie, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście kolejny survival horror o tej samej godzinie, w takich właśnie wieczornych godzinach o tej samej porze. Bo myślę, że właśnie wieczór to taki naprawdę bardzo fajny, fajny czas, żeby sobie na przykład właśnie jakiś horrorek obejrzeć. Dobra, zobaczmy, czy ja tu mogę wejść. Tak, ale... Centrum monitoringu... Mogę wejść. No nie! Jest! Dobra, pięknie. Dobra, udało się. Dobrze, że tych wystarczy załatwić tą specjalną amunicją i oni już nie wstają. Ja nie mogę, jaka masakra tutaj się podziała. Także dajcie proszę znać, bo
Wiecie, jeżeli będziecie chcieli kolejny survival horror na miejsce rezydenta, no to dostaniecie. Dostaniecie survival horror. Aplikator leków. Tak. Także... Co my tu mamy? Dziennik E001, 22 lipca 2016 rok. Stan zdrowia dobry, stan psychiczny dobry. Wydzielanie mu ta grzyba w normie, inne nie dotyczy. Niewiele się zmieniło. Przez cały dzień bawiła się lalkami. Tu była jakaś dziewczynka. Dziś zamieniła dwóch gości w spleśniałych. Chodzi o Evelyn. Dziennik E001. E001 to właśnie była Evelyn. 12 sierpnia 2016 roku. Stan zdrowia, kaszel, wyczerpanie, stan psychiczny, lekkie objawy stresu, wydzielanie mu ta grzyba większe niż zwykle, inne nie dotyczy. Patrzcie, dowiadujemy się czegoś więcej o Evelyn w tym dodatku. Fajnie, naprawdę. Po zabawie piłką z tatą zaczęła się skarżyć, że jest zmęczona. Z tatą, czyżby z Alanem? Zamieniała jednego faceta w spleśniałego spaślaka. Dziennik E001, 26 sierpnia 2016 rok. Stan zdrowia zły, stan psychiczny zestresowana. Wydzielanie mu ta grzyba wysokie, inne nagłe starzenie. Patrzcie, już to się tu zaczęło. 26 sierpnia, 22 lipca. Patrzcie, jaki nieduży odstęp czasu. Nagle zaczęła się starzeć, traci na wadze, wypadają jej włosy, im więcej krzyczy, tym więcej wymiotuje, wysoki poziom skażenia w piwnicy, brak widocznych przyczyn starzenia. Zapytam o dalsze instrukcje. Dziennik E001, 9 września, stan zdrowia kiepski, ale stabilny, stan psychiczny ma urojenia, mowa nieskładna, wydzielenie mu ta grzyba stabilne, inne nie dotyczy. Proces starzenia spowalnia, wydaje się stabilna. Dostałem od firmy nekrotoksynę E. Rozkaz brzmiał, użyć w razie utraty kontroli nad nią. A myślałem, że to ja jestem dowcipny. Oż ty w życiu, a tu mamy zdjęcie. Tak, jest Mia i Evelyn. Oż ty w życiu. Szkoda, że nic nie mamy z tyłu napisane. Tak, ale to jest stanowczo Mia i Evelyn. Zobaczcie, jest wózek babci. I są laleczki. I to są te same laleczki, które widzieliśmy w podstawce. I wiecie co? Ja już tak się domyślałam, że właśnie one przedstawiają Mię i Evelyn. Chociaż ta laleczka nie jest podobna do Evelyn, ale... No wiecie. No to są te same laleczki. To są te same laleczki, które widzieliśmy w tej piwnicy w podstawce. Tak. I wózek. Identyczny wózek. Jak babci... Dobra, no nic więcej nie mamy, ale tutaj rzeczy, naprawdę, dowiedzieliśmy się co nieco. Dobra, a tu? Myślałam, że jakaś interakcja jest. Nie, nie było. Dobra, jest to tyle w tym miejscu. No dobra, po prostu przeszukać ośrodek badawczy mamy. No musimy szukać Lukasa ogólnie, ale może się czegoś jeszcze więcej dowiemy. Może coś jeszcze uda nam się zdobyć, znaleźć. Tu już byliśmy, to już widzieliśmy. Zaraz. Aha, to zdjęcie widzieliśmy, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, no to wychodzimy stąd. Najwidoczniej trzeba się udać na górę. No to idziemy. Oho. Znam te motywy. W stanie jak nic. O! Nie, wiedziałam, a mimo to się wystraszyłam. Ojejku. Wiedziałam, ale mimo to udało się twórcom to naprawdę. Wiedziałam o tym, ale mimo to zawał. Och, dobra, 11 czerwca 2017 rok. Mam już dość tego całego Lukasa. Właśnie mianował go na moje miejsce jako kierownika badań. Co? Co oni sobie myślą? Dlaczego ja, absolwent Stanford, ze specjalizacją w mikrobiologii, mam słuchać tego kretyna? On potrafi tylko bawić się osobnikami, każąc im ze sobą walczyć, po czym wykonuje niepotrzebne autopsje. To wariat, nie ma pojęcia o możliwościach mutek grzybów serii E. Zgłoszę jego zachowanie w następnym spotkaniu z kierownictwem. Oż ty w życiu. Dobra, amunicja do pistoletu, przepysznie, ale twórcom się to udało. Takie wiecie, motywy już były w innych grach, chociażby też i w The Evil Within był podobny motyw. A tam ktoś się gibie, widzicie? Tak, tam się ktoś ewidentnie gibie. Dobra, podnosimy amunicję. Pytanie, czy to miejsce się łączy ze sobą, bo tam były drugie schody. Zobaczymy. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, no to jeszcze się wrócimy i sobie tam podejdziemy. Kto tu się tak gibie? Tu mamy jakieś, kurde, pancerne drzwi. Stand clear! Lucas. Lucas.
O kurde. Dobra, on jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja tu jestem. Więc pora się soczyście rozejrzeć i dać w eksplorację. Mamy jakiś przełącznik. I co mi się podoba. Dobra, jeszcze go nie atakujemy. Okej, tamte schody, patrzcie, to się nie łączy ze sobą. To wiecie co? Ja zanim zacznę tu działać, bo ja, że właśnie kocham eksplorować. Lukas, ty się nigdzie nie ruszaj stamtąd. Siedzisz tam. Siedzisz tam i się nie ruszasz. Ja bym sobie jeszcze sprawdziła tamte schody, wiecie? Bo to się ze sobą nie łączy, ale coś tam może być. Nawet jeżeli doprowadzi nas to do jakiegoś jednego pomieszczenia, ale... Wiecie, chcę zobaczyć, co tam jest i chcę też wam pokazać, co tam jest. No myślę, że chyba każdy jest ciekawy, co tam jest, nie? No właśnie. Te schody to się nie łączy ze sobą. A może się jakoś łączy, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Ale chcę sprawdzić, co my tu mamy. Zamknięte z drugiej strony. Okej, czyli się dowiedzieliśmy. To będzie skrót. To będzie skrót, albo jakaś nasza może szybsza po prostu droga ucieczki. No, skrót, tak czy siak. Skrót też może być szybszą drogą ucieczki. Ależ zawał był przy tym tutaj, w tym łóżku medycznym. Ojejku. Wiecie, to są takie stare motywy, dobrze znane jak świat i w ogóle. Ale jednak się udało twórcom to. Dobra, ja bym ten soczysty przełącznik tutaj sobie sprawdziła. No właśnie. Oh, Jesus, what the hell? O nie? Lucas! Kurde, widział mnie! Dobra, ale te drzwi się otworzyły! Ja nie mogę, wieżyczka! Kurde, Lukas nawiał! Nie wiem, czy dało się go tu... Dobra, poczytajmy sobie! On nam ucieka, ale co tam, poczytajmy sobie! Kurde, nie wiem, czy dało się to zrobić tak, żeby on nas nie zauważył. Zabiłem naukowców pracujących dla The Connection. Za moimi plecami wtykali nosy tam, gdzie nie powinni. Ale ja dobrze wiedziałem, co knuli. Pewnie nie podobało mi się, że jestem ich zwierzchnikiem. Rzuciłem ich do klatki z paroma spleśniałymi. Martwi mnie tylko, czy nie parsknę śmiechem przy składaniu raportu o nieszczęśliwych wypadkach, które ich spotkały. To chyba dobry moment na uniezależnienie się od The Connections. Jestem jedyną osobą, która może zrobić dobry użytek z pleśni Evelyn. Boże, ty w życiu. Kurde, ale tam ta wieżyczka była. No ja nie jestem w stanie tam pójść, wiecie, tym korytarzem. Okej, dobra, ja jestem jeszcze ciekawa, czy coś tu jest. Dobra, mamy schowek. Wydaje mi się, że będzie tutaj konfrontacja z Lukasem i to za chwilę. Wysłano. Czwartek, 20 lipca 2017 rok, 10:22. Sprawy wymknęły się nieco spod kontroli, ale poradziłem sobie z tym. Wysyłam dane o E. Nie powinno to zająć dużo czasu. Po transmisji zmywam się z STJKL. Co to znaczy? O co z tym chodzi? Może ja mu przeszkodziłam pisać, w sensie to może on chciał napisać po transmisji, zmywam się stąd i to stąd mu nie wyszło, przez to, że ja mu przerwałam. Ale dobra, mamy sejwusia. Wytrych jest, o kurde, no wiem, musimy gonić za Lukasem, ale wiecie co? Czekajcie. A to są te drzwi, to jest ten powrót, dobra, to jest ten powrót, to są te drzwi. Dobra, no to sobie tam wrócimy, ale jestem ciekawa. Oj. Tam są kolejne drzwi. Ja nie jestem w stanie z tą wieżyczką nic zrobić. Nie jestem w ogóle w stanie do niej podejść. Dobra, wiecie co? Zapiszemy się. Już wiem, po co są te drzwi, żeby się po prostu bezpiecznie stąd móc wydostać. Dobra, no to się zapisujemy. No i lecimy. Jeszcze sobie to otworzymy. Dobra, więcej amunicji. I coś my tu jeszcze mamy. Kupiec na dane OE jest. Przygotować transmisję. Boże, ty w życiu. Ale dobra, mamy wytrych. Udało się otworzyć. No właśnie. I wracamy. Gonimy za Lukasem. Wiadomo, w rzeczywistości to on by pewnie już zdążył uciec. A może teraz on to ustawił? No nie! No właśnie, teraz on to ustawił. Ale co ja mam z tym teraz zrobić? Może da się to zniszczyć? Kurde, no nie. No nie da się tego zniszczyć. Lukas, no i coś się narobił. Jak ja mam to teraz otworzyć? W sensie, jak ja mam otworzyć to? No dobra, ja się zapisałam, ale ta wieżyczka mnie zamorduje przecież tutaj.
No widzicie to tylko? Czekajcie, a gdybym przeszła na ukucku, ona jest dość nisko, ale... Nie no, ona i tak mnie widzi. Nie no, na takiej wysokości ona będzie do mnie strzelać. No i co ja mam teraz zrobić? Ja chcę to otworzyć. Ale szkoda, że nie da się jej rozwalić albo jakoś wyłączyć. A gdybym tak teraz... Poczekajcie, wiecie co? Ja mam teraz plan. Sprawdźmy, sprawdźmy. Jestem ciekawa, wiecie co? Bo ja nie odpuszczę tej skrzyneczki. Ja muszę się do niej dostać. Otworzyć ją wytrychem. Chcę sprawdzić, czy gdybym wyłączyła... Szybko, szybko, szybko. Nie, nie da się z powrotem tego wyłączyć. O, no nie. Ja nie mogę. Kurczę, no. A gdybym tak przedostała się do tego drugiego pomieszczenia, za tą wieżyczką... Spróbowałabym, wiecie co? Ona będzie do mnie strzelać. Ale okej, dobra, zdążyłam. Wiecie co? To mi pachnie... Pachnie jakby... Jakbyśmy właśnie tutaj mieli iść. Kurczę, no ja nie odpuszczę tego. Dobra, tutaj jest miejsce, żeby się schować. Coś też mamy. Dobra, amunicja do strzelby. Dobra, przyda się. Okej, wiecie co? Ja bym spróbowała. Dobra, ta wieżyczka jakby potrzebuje chwili. Dobra, ja bym się zapisała, żeby już nie powtarzać tego. Ale okej, dobra, wiecie co? Wiemy teraz jak to wygląda, jak ta wieżyczka strzela. Ona takiej chwili potrzebuje, zanim zacznie strzelać, więc może ja... Może uda mi się otworzyć to. Właściwie Lukas wybiegł tutaj, w tym kierunku, ale... chyba będziemy musieli iść tam, no bo tam nas jeszcze nie było. Dlaczego mielibyśmy się wracać? No, wracać będziemy się po... Co? I spójrzcie na to! To nie działa w ogóle! Amunicja. Czy wy to widzieliście? To w ogóle nie działa. Okej. Nie no, stąd przyszliśmy. Tu Lukasa nie ma. Czyli rzeczywiście musimy iść tam. Ale dobra, te wieżyczki... Patrzcie, no nic się nie dzieje. One strzelają we mnie, ale mi nic się nie dzieje. Nie robią mi krzywdy. Ja nie mogę. Dobra, no to jesteśmy bezpieczni. Wcale nie musimy się chować. Ale wiecie, skąd też to miałam wiedzieć? Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, moi mili. Że już pobiegłam po tą amunicję, to jeszcze raz się zapiszę. No bo wiecie, gdybym na przykład, nie wiem, przegrała w finalnej walce, a myślę, że już będziemy mieć finalną walkę z Lukasem. Tak mi się wydaje. Zaraz, tutaj. No spójrzcie. Ta wieżyczka też mi nic nie robi. Dobra. Lecimy. No, tu musi być finałowa walka. Spójrzcie na to, mamy skrzyneczki. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. No nie, patrzcie ile tutaj jest amunicji. No nie, jest Lukas. Oż ty w życiu. Ale ile tutaj w ogóle jest amunicji i wszystkiego. Wow. No to nie może być takie proste. I don't believe it. Believe it. It's over. No. No way. Just shut up and accept it, Lukas. Love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. We've got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're fucking screwed. Oh, cool, you're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, well, that's different. Like it haven't been since we got here. Coś mi się wydaje, że Lukas się mutuje. On na pewno się nie rozpada. On musi się mutować. Kurde, obawiam się, że on się zmutuje w coś. Naprawdę! O kurde, co to jest? Co
co ty? Czy wy to widzicie? Nie! Wow! Oż ty w życiu! Nie! Jaki on jest silny! O! Mamy finałowego bossa dodatku. Zmutowany Lukas. No nie, tylko nie mówcie, że on te pajączki będzie wypluwał. Dobra, już rozumiem. Dlaczego aż tyle miejsca tutaj jest? Ja nie mogę. Jaki on jest szybki w ogóle! Jak on tupie brzydko i szybko. Co to za skoki? Ja nie mogę. Ale takich rzeczy się nie spodziewałam. No, zobaczymy. Jak w porównaniu do zmutowanego Jacka z poprzedniego dodatku. Co tu jest? Coś tu mamy? Nie. Wow. Dobra, spadamy! Szybko! Kurde, najgorsze jest to, że jak on mnie trafi, to mi tu Chris upada. Dobra, ta amunicja może dawać radę, wiecie? Dobra, strzelam w ten jego czuły punkt, tak myślę, że możemy to nazwać. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Staram się go zabić, ale to nie jest takie proste. Nie mam dokąd uciec. Kurde, trafił mnie. Jakie emocje. Wiem, że kończy mi się tlen, ale staram się. Staram się. Kurde, ciekawa jestem, czy uda mi się go zabić na czas. Tam. Dobra, wszystko jasne. Tak jest. Zapasowy tlen. O nie. No nie, zabij mnie. Nie mogłam w ogóle uciec. Ale okej, dobra, wiemy jak już ta walka wygląda, moi drodzy. Dzieje się. Dobra, walczymy jeszcze raz. Czyli jak tlen się będzie nam kończyć, to mamy zapasowy, ale musimy czekać. W obliczu poważnego zagrożenia życia Lukas wpada w jeszcze większy szał bojowy. Postaraj się zadać mu jak najwięcej obrażeń, gdy jego podatne na ataki wnętrzności są odsłonięte. No dobrze. Ładuj. Dobra, uciekamy. Nie! Jaki zasięg chory. Wstawaj, Chris, wstawaj. Teraz nie możesz mi tu powoli biegać. Ty musisz teraz, kurde, być jak maratończyk. Dobra. Okej, czyli jak jego wnętrzności są na wierzchu, to musimy zadawać mu obrażenia, po prostu strzelać jak najwięcej. Dobra.
szybko, 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 szybko. Uciekamy. Ładuj. Ładuj w biegu. Szybko, 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 szybko. Dobra. Nie! Wiedziałam. Wiedziałam, że mnie uderzy. Dobra, ładuj. Okej, okay. Jest. Dobra, strzelamy. Okej, okay, uciekamy. Szybko, 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 szybko. Ależ akcja. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam. Nie. Dobra. Jest. Dobra, ładuj. No nie, uderzył mnie. Wiem, 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 że już kończy mi się tlen, ale jeszcze, jeszcze wytrzymamy, jeszcze wytrzymamy. Dobra. Dobra, 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 starczy. Lecimy, 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 szybko, 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 szybko. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Uderzy mnie. Nie? Dobra. Nie. Ależ. Akcje. Dobra. Strzelamy, strzelamy. Co się dzieje? Co się dzieje? Padł? Powiedzcie, powiedzcie mi, że padł. Tak jest. Chyba. O, ja nie mogę. Chyba tak. Oż ty w życiu. Game over. Ja nie mogę. No, nieźle. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can... Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but... From your river. What's the sit rep? No i chyba zakończyliśmy, moi drodzy. Perimeter wall is up and operational. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. No nieźle. No i moi mili, zakończyliśmy drugi dodatek fabularny. Not a Hero. Wydaje mi się, czy on był krótszy niż dodatek Koniec Zoe. Tak mi się wydaje, mam jakieś takie dziwne wrażenie. Misja ukończona. Poziom trudności normalny i oczywiście statystyki, podsumowanie na koniec. Czas gry 2 godziny 39 minut, wznowienia 2, to jest po śmierci.
Jedno było na Lukasie, jedno było wtedy na tamtym bossie poprzednim. Tamten boss, ten potężny, biały, spleśniały, uważam, że był znacznie, znacznie trudniejszy od Lukasa. I jeżeli miałabym porównać walki finałowe w tych dwóch dodatkach, czyli zmutowanego Jacka w End of Zoe i zmutowanego Lukasa w tym dodatku, w Not a Hero, to powiem wam szczerze, że jak dla mnie zmutowany Jack był o wiele, wiele trudniejszy niż Lukas. Lukasa trzeba było dużo wpakować tej amunicji i w ogóle był konkretny punkt, w który trzeba było strzelać, ale dało się go trzymać na dystans. Wiadomo, nie można było przesadzać, bo wtedy jak się było blisko, to on potrafił nas dość mocno uderzyć, tak że aż nas powalił, ale było tam bardzo dużo miejsca, przez co udało się naprawdę ładnie go trzymać na dystans. W przypadku Jacka, to ciężko go było trzymać na dystans, tak wiecie, na długo. I ciągle trzymaliśmy się z bliska, bo też wujek Joe bił go wtedy na pięści, więc to też było co innego, też inaczej się walczyło i było ciężej. Starożytne monety 8/10, zdobyte akta 9/9, otwarte skrzynie 3, uniki 0. Nie wiem, o co chodziło z tymi unikami, w sensie jak można było te uniki robić, bo sprawdzałam na padzie wszystkie przyciski i w żaden sposób te uniki nie wychodziły, więc nie wiem, co to były za uniki. Czy była jakaś specjalna, nie wiem, jeszcze mechanika, o której gra nam nie powiedziała? Nie mam pojęcia, czy może chodziło o uniki poprzez kucnięcia? No nie mam pojęcia, ale wiecie, jeżeli wy wiecie, o co chodzi z tymi unikami, to dajcie znać w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, o co chodziło z nimi. Użyte przedmioty leczące 9, użyte stabilizatory 2 i użyte sterydy oczywiście też 2. Odblokowano poziom trudności zawodowej, czyli wyższy poziom trudności, tak jak w przypadku poprzedniego dodatku i podstawki. Odblokowano przedmiot celownik B do broni młot Thora. Dodano do skrzyni w dodatku to nie jest bohater. No i koniec. Czyżbyśmy wracali do menu? Tak. Tak. Moi mili, słuchajcie. W następnym odcinku zajmiemy się ostatnimi minigierkami, które nam jeszcze zostały. Nawet wam pokażę w ekstra kontencie, tak, dodatkowej zawartości. Zrobiliśmy już wszystkie zakazane nagrania, zrobiliśmy dwa dodatki fabularne, To nie jest bohater i Koniec Zoe. No i te dwie minigierki, jakie zostały, które chciałabym jeszcze wam pokazać, bo to już są ostatnie rzeczy po prostu w tej całej grze, w tej całej dodatkowej zawartości, więc myślę, że wam to pokażę. Może nie będzie to coś, wiecie, jakiegoś aż tak pewnie dobrego, tak jak wiecie, w przypadku zakazanych nagrań mieliśmy dodatek taki fabularny, córki, ale mieliśmy też taki dodatek wiecie, pod zabijanie coraz to większych fal wrogów i nabijanie punktów i to można było traktować jako taką minigierkę, to myślę, że te minigierki też niekoniecznie mogą być jakieś, wiecie, zachwycające pod względem fabuły, bo pewnie fabuły tutaj w ogóle praktycznie nie będzie, tylko wiecie, będzie po prostu... Nie wiem, będzie parę czynności, które będziemy musieli zrobić dla zabawy, więc i tak wam chcę to pokazać, sama też jestem ciekawa, no i jak zakończymy sobie te dwie minigierki, to również zakończymy też i serię. Moi mili, słuchajcie, co się tyczy, to nie jest bohater dodatku. Moim zdaniem ten dodatek był fajny, grało się w to tak bardzo typowo, w sensie typowo jak na taką strzelankę, w sensie grało się to w to tak jak w każdą taką inną strzelankę. Trochę mi tutaj zaciągało metrem i jeszcze czymś i nie mogę w ogóle skojarzyć z czym, z jeszcze jakąś jedną strzelanką. Po prostu grało się w to jako taką prostą, dobrą strzelankę. Nie było tu w ogóle z tego co widziałam craftingu, po prostu korzystaliśmy z tego co znajdowaliśmy. Mieliśmy tylko do dyspozycji broń i tony amunicji i z tego Chris też korzystał, więc nie było to jakieś aż takie, wiecie, kreatywne. Wiadomo, było to coś innego w porównaniu do podstawki, gdzie w podstawce mieliśmy amunicję jak na lekarstwo i trzeba było uważać, żeby ta amunicja nam się nie skończyła. Tak tutaj mieliśmy mnóstwo amunicji i tutaj wątpię, żeby był jakiś taki moment, w którym by nam się skończyła ta amunicja, tak żebyśmy mieli zero i byśmy totalnie nie mieli amunicji. Zresztą widzę, że ten dodatek jest też tak zrobiony, że tutaj gracz musi mieć tej amunicji pod dostatkiem, bo tutaj nie dałoby się pokonać przeciwników w jakiś inny sposób, poza po prostu wykorzystywaniem naszych broni, które były bardzo potężne i wykorzystywaniem tej potężnej amunicji. Na przykład tych białych przeciwników, białych spleściałych, bez broni palnej ciężko by było zabić. Myślę, że nożem, to tak samo jak i kulami. Jeżeli kule się nie mogły przebić przez ich skórę, to tak samo nóż by nic nie zrobił. Ze zwykłymi spleśniałymi to może byśmy jeszcze dali radę nożem, ale patrząc na to, jak dużo ich tam było, to byłoby ciężko walczyć na przykład z czterema takimi naraz, tylko i wyłącznie nożem. Fabularnie ciekawie dokończony wątek Lukasa.
Bardzo mnie zaskoczyło to, że na koniec Lukas się zmutował i to zmutował się w coś takiego. Troszeczkę mi tak przypominał wyglądem, kurczę, Ilana, na takich, wiecie, nawiązań i rzeczy takich, które, wiecie, porównuje z Devil Within, no ale nie ma się co dziwić, wiecie, w końcu. Też to jest japoński horror, też wyszedł Devil Within, też wyszło spod ręki ojca growych horrorów, więc wiecie, jakby można powiedzieć, troszeczkę to taka, wiecie, Resident Evil i The Evil Within to taka trochę rodzina, można tak to nazwać. Słuchajcie, moi mili, powiem wam tak, bardzo, ale to bardzo podobała mi się podstawka, ale podstawkę już podsumowywałam na samym końcu, jak już zakończyłam ją, także nie będę jej drugi raz tutaj podsumowywać, tak samo nie będę drugi raz podsumowywać dodatku końca Zoe, bo to zrobiłam na koniec odcinka właśnie z tego dodatku, ostatniego. Co się tyczy, to nie jest bohater. Moim zdaniem dobry dodatek, aczkolwiek jeżeli miałabym wybierać między końcem Zoe a to nie jest bohater, gdybym miała wybrać jeden dodatek, który najbardziej mi się podobał, w którym najbardziej się najfajniej bawiłam, to chyba bym wybrała koniec Zoe. Miał bardzo dużo takich fajnych mechanik, innych mechanik, odmiennych, takich naprawdę bardzo ciekawych rozwiązań i fabuła była naprawdę fantastyczna. To nie jest bohater, miał taką dość prostą fabułę. Wiadomo, też i prosta fabuła, taka zwykła jest też, też ma swój urok i w ogóle, ale jeżeli miałabym porównać te dwa dodatki, to oczywiście ten dodatek bardzo mi się podobał, ale koniec Zoe, nie wiem, po prostu no myślę, że jakoś tak wujaszek Joe, to wiecie, to jednak wujaszek Joe, naprawdę genialna postać, motyw z powrotem Jacka zmutowanego, to było coś, to było naprawdę fantastyczne, po prostu ten dodatek był naprawdę mocny, miał sporo mocnych i fajnych momentów, dużo razy można było się wystraszyć, dużo fajnych, ciekawych pomysłów, nowych pomysłów było, tutaj aż tak dużo pomysłów nowych nie było w tym dodatku, po prostu mieliśmy mnóstwo przeciwników, jedyna taka nowość, jaka tutaj weszła, to to, że zobaczyliśmy Lukasa, jak się zmutował, no i nowi przeciwnicy, którzy, no i nowe bronie, ale były to bronie, wiecie, po prostu kategoria pistolet i strzelba i tyle, a nie tak jak w przypadku koniec Zoe, gdzie mieliśmy nowe bronie, czyli na przykład harpun, który robiliśmy ze złomu i z drewna, więc to było bardzo ciekawe. Dwa dodatki, bardzo fajne, polecam naprawdę zagrać, polecam przejść, oba mi się podobały, no ale bym powiedziała, że jak dla mnie koniec Zoe był... Jeżeli miałabym też patrzeć fabularnie i też pod względem mechanik, no to koniec Zoe jakoś bardziej mi się podobał, ale to nie jest bohater, też nie jest zły. Nie jest to zły dodatek, jest dobry, jest fajny, przyjemny, fajnie mi się w niego grało, naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, że rozwinęli ten wątek Lukasa, fajnie, że ten wątek Lukasa też się zakończył tak samo, jak i zakończył się wątek Zoe, więc naprawdę warto to przejść, ale wiecie, no wujek Joe... A Chris Redfield, no to wiecie, no moja odpowiedź to jest no, wujaszek Joe. Wujaszek Joe był po prostu genialną postacią, naprawdę fantastyczną. Moi mili, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał ten dodatek, co wy o nim myślicie, jak wam się podobał ostatni ten odcinek z tego dodatku, jak wam się podobała walka i co sądzicie o tych dodatkach. Który wam się bardziej podobał? Koniec Zoe czy to nie jest bohater? A może oba na równi? No mi bardziej przypadł do gustu koniec Zoe, ale tak jak mówię, w to nie jest bohater też się bardzo dobrze bawiłam i mam nadzieję, że wy też w następnym odcinku zagramy sobie te ostatnie minigierki. Zobaczymy, czy uda się zrobić obie w jednym odcinku. Jeżeli tak, to by było fajnie. No jeśli tak, to będzie to następny odcinek, może być ostatnim z serii, także... Dajcie proszę znać w komentarzach, tak jak wam mówiłam, czy chcecie na miejsce rezydenta kolejny survival horror, czy też nie. Może chcecie coś innego, może chcecie jakiegoś RPGa, może chcecie jakąś skradankę, jakąś grę taką fabularną, przygodową. Dajcie znać i ja chętnie naprawdę wam przygotuję tutaj coś naprawdę fantastycznego. Tak sobie myślałam, że można by było zagrać jeszcze jeden survival horror po rezydencie, no ale wiecie... Po prostu musicie dać znać, czy wy byście chcieli zobaczyć kolejny survival horror, czy może coś innego dla odmiany. No ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że dodatek wam się podobał. Dla mnie fajnie się naprawdę grało, bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się strzelało. To było takie naprawdę świetne, żeby w pewnym momencie mogliśmy się poczuć, że my mamy taką, wiecie, przewagę nad przeciwnikami, bo mamy sporo broni, sporo amunicji i można było powiedzieć, że prawie byliśmy niezniszczalni, bo aż tak dużo też razy tutaj nie ginęliśmy, nie? No. Ale naprawdę
bardzo fajnie rozwiązali tą sprawę z Lukasem. Bardzo fajny pomysł z tym wątkiem Lukasa, że on tak się zakończył i ta walka. Naprawdę bardzo fajnie mi się walczyło. No nie powiem, trzeba było uważać. Trzeba było uważać na to, żeby nie stać bardzo blisko. Trzeba było trzymać go na dystans, ale jeżeli miałabym porównać do walki z Jackiem, no to tak jak mówię, Jack był trudniejszy w dodatku Koniec Zoe. Dobrze, moi mili, ja już dłużej nie przedłużam. Odcinek wyszedł i tak długi, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Zostawcie komentarz i zachęcam was gorąco do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić ostatnich bądź ostatniego odcinka z minigierek z tej serii. Świetnej serii, która naprawdę przypadła wam do gustu, z czego naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę, że no, widzę, że się bardzo dobrze bawicie oglądając tą serię i tak samo ja bardzo dobrze się bawię grając w tą grę i nagrywając ją dla was, więc zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić końca tej serii i początku następnej, nowej serii, która wejdzie po Rezydencie. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!